W poprzednim odcinku zacząłem Wam opowiadać o lampowych wzmacniaczach kaskodowych. Dzisiaj będę kontynuował ten temat i przy okazji zapraszam Was do czytania książek, które podaję w źródłach na końcu filmu. Jeżeli chcielibyście zaprojektować taką konstrukcję, to możecie skorzystać z nauczycieli lepszych ode mnie, czyli poczytać pana Łożnikowa i Sonina. Jakie jest zastosowanie wzmacniaczy kaskodowych? Jak już wyjaśniłem poprzednio, cechy tego układu pozwalają na zastosowanie go we wzmacniaczach wysokiej częstotliwości odbiorników telewizyjnych w czasach telewizji analogowej, wszelkich przystawek antenowych, układach o dużym wzmocnieniu, a nawet we wzmacniaczach prądu stałego, czyli stabilizatorach. Spójrzmy więc na ten przykład wzmacniacza mikrofonowego, który po odpowiedniej modyfikacji można by użyć jako wzmacniacza zapisu albo odczytu do magnetofonu, wzmacniacz korekcyjny do gramofonu albo wzmacniacz do gitary, którego wyjście można by obciążyć efektami dźwiękowymi, a potem końcówką mocy. Cechy wzmacniacza kaskodowego pozwalają na użycie go w układach odznaczających się bardzo niskim poziomem sygnału wejściowego. Kaskodowy wzmacniacz wstępny zapewnia korzystny stosunek sygnału do szumu konieczny do dobrego odtwarzania dźwięku. Kojarzycie układ, w którym można by coś takiego wykorzystać? Ano przez wzmacniacz korekcyjny RIA. Układ podstawowy, jak i obliczenie takiego wzmacniacza dla małych częstotliwości nie różni się w praktyce jak dla wysokich częstotliwości. W tym układzie uzyskujemy tutaj wzmocnienie około 50 dB i nadaje się on na przykład do współpracy z mikrofonem dynamicznym. W celu odseparowania obwodu wejściowego i oddzielenia mikrofonu od układów wysokonapięciowych możemy na wejściu zastosować transformator separujący, tutaj podłączyć sobie mikrofon i gdybyśmy zastosowali długą linię, zastosować układ symetryczny. To wyraźnie zredukuje nam zakłócenia na przewodach przyłączeniowych. Wadą przedstawionego tutaj układu jest stosowanie ustalonego napięcia polaryzacji siatki górnej lampy. To są te rezystory, które nam polaryzują. Jeżeli zmienią się parametry lampy, na przykład lampy będą się starzały, to zmienią się również warunki pracy tych elementów. Wadę tę można wyeliminować przez automatyczne napięcie polaryzacji wytworzone przez prąd siatki drugiej lampy na oporniku włączonym między katodę a siatkę tej lampy. Siatka lampy jest uziemiona przez kondensator dla przebiegów zmiennych. Oczywiście można tutaj też zastosować jakieś ujemne sprzężenie zwrotne, doprowadzając sygnał z wyjścia na katodę pierwszej lampy. Ponieważ układ ten charakteryzuje się dużym wzmocnieniem, należy bardzo starannie wykonać montaż tego układu, mając na względzie pojemności montażowe i ekranowanie lamp. Jak już mówiłem, układ ze względu na swoje parametry szumowe oraz dosyć wysokie wzmocnienie nadaje się do zastosowania jako przedwzmacniacz korekcyjny do gramofonu. I tutaj zrobiłem taką małą symulację z automatyczną polaryzacją siatek górnych lamp. Jak widzicie na wyjściu, to jest w tym miejscu out, to jest w tym miejscu, a to jest źródło, wobulator. Czyli jak widzicie, ten układ rzeczywiście ładnie zaczyna odtwarzać nam sygnał, naśladując przebieg korekcji RIAA. Zastanawiam się nad projektem. Być może, gdy będę mieć odrobinę czasu, spróbuję Wam taki projekt i sposób policzenia takiego wzmacniacza RIA opartego o pasywną korekcję przedstawić
Uważam, że pasywna korekcja jest lepsza od aktywnej, od pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego, bo wprowadza mniejsze zniekształcenia i mniej szumi. Układ ma wysokie wzmocnienie, bardzo niskie szumy, wysoką impedancję wejściową, bardzo niską impedancję wyjściową, nie obciąża tego filtra, więc będzie pracował lepiej, ani jeżeli przez wzmacniacz na dwóch lampach, który przedstawiłem wiosną bieżącego roku. Na tym rysunku widzimy zrównoważony kaskodowy odwracacz fazy. Układ jest na tyle ciekawy, że przy odrobinie wolnego czasu spróbuję go przetestować. Z opisu w książce, z którego przytoczę najważniejsze fragmenty, wynika, że układ jest bardzo stabilny, ma szerokie pasmo przenoszenia i duże wzmocnienie. Istnienie dwóch siatek sterujących we wzmacniaczu kaskodowym umożliwia oddzielną regulację prądu anodowego kaskody przez każdą z siatek. To także wpływa na zwiększoną separację obwodu sygnału od obwodu sprzężenia zwrotnego. Więc można tutaj zastosować słabe dodatnie sprzężenie zwrotne bez wzbudzania się takiego układu. Właściwości wzmacniacza determinują, do której z lamp doprowadzamy sygnał audio, a do której sygnał sprzężenia zwrotnego. We wzmacniaczach małych częstotliwości sygnał doprowadza się zwykle do siatki lampy ze wspólną katodą. W tym odwracaczu wykorzystuje się możliwość sterowania kaskody przez siatkę górnej lampy do automatycznego równoważenia układu. Wprowadzono to w tym celu krzyżujące się sprzężenie zwrotne dla przepływu prądu stałego między siatkami lamp z uziemioną siatką. To są lampy z uziemioną siatką. Żeby zwiększyć dynamikę stopnia odwracającego fazę i zachować odpowiednią szerokość pasma przenoszenia przy jednoczesnym zwiększeniu wzmocnienia, wprowadza się oporniki R1 i R7. Mają one na celu zwiększenie prądu anodowego dolnej lampy. Jak to działa? Otóż w kilku słowach. Nie można zwiększać nieograniczenie oporności obciążenia anodowego. Napięcie zasilania anodowego wzmacniacza sterującego jest stałe i równe napięciu ze stabilizatora. Stąd przy zwiększaniu oporności obciążenia w anodzie zmniejsza się prąd anodowy triod wzmacniacza kaskodowego. Przy zmniejszaniu prądu anodowego triody maleje nachylenie charakterystyki, co można zmierzyć doświadczalnie. Dlatego przy zwiększaniu oporności anodowej powyżej pewnej granicy nie stwierdza się odpowiedniego wzrostu wzmocnienia kaskody. Tu mamy przykład takiego wzmocnienia. Nie wiem, czy znajdę czas na udowodnienie tej tezy, ale znaczy się udowodnienie pomiarami, ale zachęcam do zajrzenia do źródłowych materiałów, gdzie wyjaśniono to bardziej precyzyjnie, aniżeli ja to robię. Wzmocnienie kaskody, gdzie mamy dużą oporność obciążenia w obwodzie anody drugiej lampy, można zwiększyć przez zwiększenie nachylenia charakterystyki dolnej lampy. Jak to zrobić? Należy zwiększyć prąd płynący przez lampę z uziemioną katodą. Robimy to za pomocą takiego właśnie opornika. Podłączyć należy anodę tej lampy ze źródłem napięcia anodowego przez obliczony opór. Tutaj w przypadku tego odwracacza fazy jest to opór R1 i R7. Wartości SA i ROA zmieniają się przy zmianach prądu anodowego, jednak zgodnie z równaniem wewnętrznym triody ich iloczyn pozostaje stały. Więc we wzmacniaczu kaskodowym, gdzie zastosowano takie same lampy, ale prądy tych lamp są różne, to odpowiednie parametry będą takie.
Dobrze, ρ1, ρ2 to jest opór wewnętrzny lampy. Nachylenie charakterystyki. I współczynnik wzmocnienia Ka1 jest równy Ka2, a to jest równe Ka kaskody. Czyli wyprowadźmy sobie wzór. Znaczy nie będziemy go wyprowadzać. Przyjmiemy już końcowy, ostateczny wzór. Ku jest to SA1 razy R0 przez 1 plus R0 razy ρA2 przez Ka ρA1. Takie jest wzmocnienie kaskodowego wtórnika katodowego. W zwykłym wzmacniaczu kaskodowym przy zwiększaniu oporności obciążenia tutaj tego od 200 na przykład do 4000 kOhmów wzmocnienie jest równe na przykład 100. To w układzie z dodatkowym prądem dolnej triody wzmocnienie to może rosnąć w sposób ciągły i dojść nawet do 1700 przy oporze anody 4 megaohmy. Doświadczenie, jakie przeprowadzili panowie Łożnikow i Sonin, jest dosyć ciekawe, więc warte powtórzenia. Przy zdejmowaniu charakterystyk warunki pracy górnej triody wybrali tak, żeby spadek napięcia na oporności obciążenia tutaj pozostawał stały. Krótkiego wyjaśnienia wymaga obecność napięcia minus 150 V. Przypomnijmy sobie wady kaskody. No tak, jedną z nich było wymaganie wysokiego napięcia przebicia między grzejnikiem a katodą lampy. Wprowadzając ujemne napięcie na katodzie tych lamp, obniżono potencjał tych katod, tych drugich lamp, względem grzejniku. Zwróćcie uwagę na wysokość napięcia zasilania 425 V, więc lampa musi mieć bardzo duże napięcie przebicia między katodą a grzejnikiem. Musicie pamiętać, że grzejniki z reguły są na potencjale zera. Dlatego dobrze jest albo podpiąć na wyższy potencjał grzejnik drugich lamp, czyli te dwa grzejniki zasilać osobno, a te mogą być na potencjale masy. Jest to rozwiązanie trudne do zrobienia, ponieważ musimy podzielić lampę pracującą w taki sposób, że te dwie będą w jednej bańce, a te dwie będą w jednej bańce, a nie jak zwykle byśmy robili to w jednej bańce, a to w drugiej bańce. Kwestia techniczna po prostu do rozgryzienia. Zrobiłem symulację tego układu i zaobserwujcie sobie, to jest przebieg na tym wyjściu, a to jest przebieg na tym wyjściu, natomiast to jest napięcie na wejściu. Na koniec przedstawię Wam katodowy wtórnik typu kaskodowego. To jest układ po lewej stronie. W środku mamy schemat zastępczy tego układu, a po prawej stronie mamy wtórnik White'a. Zwróćcie uwagę na podobieństwo. Napięcie wejściowe UWE doprowadza się do siatki lampy L1, która pracuje tutaj jako wtórnik katodowy. Na jej katodzie utrzymujemy napięcie wyjściowe UWY. Opornością katodową tego wtórnika jest
lampa L2. Lampa L1 pracuje jako odwracacz fazy napięcia sprzężenia zwrotnego, które jest pobierane z jej obciążenia anodowego RA. Napięcie to jest przesunięte w fazie o 180 stopni i doprowadzone jest do siatki lampy drugiej przez kondensator. Napięcie to steruje również prądem anodowym lampy. Na skutek ponownego przesunięcia w fazie sygnału sprzężenia zwrotnego ponownie o 180 stopni, tu mamy sygnał przesunięty względem tego o 180 stopni, kondensator nam przesuwa i ten sygnał mamy zgodny w fazie z tym sygnałem. Czyli na lampie L2 na jej anodzie występuje napięcie zgodne w fazie z sygnałem wejściowym. Tak zamyka się nam pętla sprzężenia zwrotnego dodatniego. Kompensuje to zmniejszenie sygnału przenoszonego przez wtórnik. W efekcie mamy zwiększone wzmocnienie, zmniejszoną oporność wejściową układu. Wypadkowe wzmocnienie pętli sprzężenia zwrotnego nie przekracza jednak jedności, więc nie mamy obaw, że cały układ będzie generatorem. Zjawisko to może zachodzić, ale przy częstotliwościach rzędu 10 MHz, gdzie oporność wejściowa takiego wtórnika staje się ujemna z powodu znacznych przesunięć fazowych w pętli sprzężenia zwrotnego. Podczas przenoszenia przez wtórnik ujemnych sygnałów, które mogą pojawić się na wejściu, a także podczas pracy z krótkimi ujemnymi skokami napięcia, lampa L2 jest odblokowana dodatnim sygnałem sprzężenia zwrotnego na tej siatce. Więc w ten sposób zapewnia się rozładowywanie dużych prądów. Kompensuje to w pewnym stopniu słabą pracę lampy L1. Tym razem nie będziemy wnikać w charakterystyki przejściowe wtórnika i związek z pojemnościami montażowymi, z pojemnościami lampy. Niemniej należy wiedzieć, że kaskodowy wtórnik katodowy świetnie nadaje się do pracy np. w roli wzmacniacza słuchawkowego. We wtórniku White'a widzimy dwie triody połączone szeregowo. One są szeregowo włączone dla napięcia zasilania, dla prądu stałego. To jest charakterystyczny układ dla kaskody. Zaleta takiego układu to świetna liniowość dla dodatnich i ujemnych impulsów. Ma to małą pojemność wejściową. Ma to znaczenie w przypadku tłumienia wysokich częstotliwości. Trzeba też dodać, że wzmocnienie tego układu jest mniejsze od jedności, więc konieczny jest dodatkowy stopień wzmacniający na wejściu, jeżeli chcemy wykorzystać taki układ np. do zasilania słuchawek. Można to zbudować o typowy stopień oporowy o wymaganym wzmocnieniu. To tyle podstawowych wiadomości o kaskodach. Nie wiem jeszcze, czym zajmę się w następnym odcinku. Mam w planach zbudowanie nowego przezmacniacza do gramofonu. Będzie to układ właśnie w oparciu o kaskody. Powoli buduję wzmacniacz 2x5W i pewnie po zakończeniu budowy tego wzmacniacza zaprezentuję Wam reportaż z jego budowy. Wpadłem też na pomysł wykonania redukcji szumu DBX na podstawie kitu AVT220, bo jeszcze można w niektórych sklepach kupić potrzebny układ scalony do jego budowy. Po serwisie wzmacniacza
Einstein The Amp, pomyślałem o tym, że można by zbudować unowocześnioną kopię tego wzmacniacza. Jest to wzmacniacz wysokiej klasy. Ma też świetny przezmacniacz gramofonowy. Także planów jest dużo, które z nich zrealizuje. Trudno mi powiedzieć. Wiąże się to przede wszystkim z wolnym czasem i pieniędzmi, które mogę wydać na to hobby. A tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. I do następnego razu.